Buenos dias. Dzień dobry. Znacie już smak orzeźwiającej meksykańskiej limonki? Gorąca kubańska salsa zatańczona? Dominikański eliksir z mamachuany skosztowany? A wenezuelska kawa pobudziła Was do granic możliwości? W takim razie pora na kolejne karaibskie eksploracje. Co powiecie na wyrazistą i pełną kolorów Kolumbię? To może porównamy swoje wyobrażenia z tym, jak tu jest naprawdę. To co? Jedziemy! Vamos! Słyszeliście o hiszpańskiej linii lotniczej Plus Ultra? To powiew świeżości na polskim niebie w wykonaniu prawdziwych specjalistów od Karaibów. Minionej zimy zabierali klientów Rainbow na Kubę i wenezuelską Margaritę, a kolejnej oprócz tych dwóch wysp dotrą również tu, gdzie teraz jesteśmy, do Kartageny. Co jest tu jeszcze warte podkreślenia, jest to oczywiście lot bezpośredni. Trwa on około 11 godzin, ale dzięki różnicy czasu o poranku możecie wypić kawkę na Okęciu, by tego samego dnia wieczorem zjeść doskonałe ceviche i spacerować bosą stopą po plażach w Kartagenie. Bo przecież Kartagena to kwintesencja kolumbijskiego, latynoskiego klimatu. A skoro tak, to zatrzymajmy się tu na chwilę. Miasto jest wręcz przesiąknięte kolonialnym stylem. A to oczywiście ze względu na historię. Niezwykle barwne fasady starych kamienic, fikuśnie wijące się balustrady, wąskie, brukowane uliczki, imponujących rozmiarów mury obronne, na których przysiada się niespiesznie, by napić się świeżych, orzeźwiających soków. Wszystko to sprawia, że Kartagena to niezaprzeczalnie miasto z duszą. Ale nie zapominajmy też o ludziach, którzy swoim uśmiechem i latynoską energią dodają jeszcze więcej uroku temu miejscu. Jedną z wielu wizytówek są też palanqueras. O kogo chodzi? Zdeterminowane, silne, a przy tym pełne uroku i piękne potomkinie wyzwolonych spod hiszpańskiego jarzma Afrykańczyków. Hola, amigo extranjero, lo invito a Colombia, que venga a Cartagena. A turistiar, que aquí lo atendemos muy bien. Tenemos isla, tenemos mar. Lo invitamos a Colombia, Cartagena. To właśnie one swoimi energicznymi tańcami i sprzedażą egzotycznych owoców zapewniały w trudnych czasach byt swoim rodzinom. A słyszeliście może o znaczeniu kolorów kolumbijskiej flagi? 2/3 zajmuje żółty, który oznacza złoto. Drogocenny kruszec, będący jednym z wielu bogactw naturalnych kraju. Jak już jesteśmy przy jubilerskich tematach, to właśnie w Kolumbii można zakupić unikatowe w skali świata szmaragdy i powiem szczerze, że jak dla mnie to jedno z lepszych biżuteryjnych połączeń. No dobrze, to teraz pora na kolor niebieski. Jest on tu dla podkreślenia faktu, że granice lądu oblewają dwa oceany. A jakby było jeszcze mało tej wody, w każdym z hoteli wypoczynkowych z naszej oferty usłyszycie szum fal Morza Karaibskiego. No da się tu wypłynąć na szerokie wody. Kolor czerwony związany jest z nie najłatwiejszą historią kraju, ale jego wyrazistość wprost idealnie pasuje też do ognistego temperamentu Kolumbijczyków. A w kwestiach formalnych, co właściwie jest niezbędne, żeby do tej Kolumbii się dostać? Potrzebny jest jedynie paszport ważny 6 miesięcy i deklaracja wizowa. Señor Bartolome, ¿habla español? Pomału do przodu. W Kolumbii, bez względu na to, w jakim języku będziecie chcieli się skomunikować, odpowiedź najczęściej usłyszycie po hiszpańsku. Jeśli nie mówicie w tym języku, zabierzcie ze sobą rozmówki. W wielu sytuacjach na miejscu mogą się one okazać bardzo pomocne. Jeszcze jedna dosyć istotna kwestia, która pomoże utrzymać Waszą elektronikę w gotowości. W Kolumbii w zdecydowanej większości miejsc potrzebna będzie przejściówka typu amerykańskiego. Można ją kupić na miejscu w sklepach specjalistycznych, ale polecamy zadbać o to jeszcze przed wylotem z Polski, aby nie zaprzątać już sobie tym głowy podczas urlopu. No dobrze, to teraz może dwa słowa o hotelach. Tak się składa, że w ofercie mamy pełen wachlarz możliwości. Jesteście fanami miejskiej dżungli? To super, bo mamy dla Was hotele położone przy plaży, ale w samym sercu Kartageny. A może beztroskie wakacje z szumem palm?
bez wątpienia znajdziemy dla Was wtopione w naturę resorty. A jeśli podczas urlopu priorytetem są atrakcje dla dzieci, hotele rodzinne również mamy w ofercie. Okej, jeśli oglądaliście poprzednie sezony filmowego świata Rainbow, to doskonale wiecie, że mamy dynamiczne tempo i oprócz hoteli zabierzemy Was też do miejsc z dala od utartych szlaków. Przylatując do Kolumbii, koniecznie musicie zobaczyć Park Tayrona. Bez względu na to, czy będziecie tutaj wypoczynkowo, czy wybieracie jeden z naszych programów objazdowych. Jest to na tyle zachwycające miejsce, że poświęciliśmy mu jeden z naszych odcinków, na który już teraz zapraszamy. Kolejnym świetnym miejscem dla tych, którzy doskonale czują się w otoczeniu dzikiej przyrody, jest Dolina Kokory. Tam z całą pewnością zachwycą Was tajemnicze wzgórza porośnięte najwyższymi na świecie palmami. Na pewno wiecie, z jaką rośliną kojarzy się Kolumbia. No jasne, że z kawą. Mieliśmy okazję spróbować tego napoju w dwóch różnych regionach. Jak wypada to porównanie? Subskrybujcie nasz kanał, a z pewnością przekonacie się o tym w kolejnych odcinkach. Oprócz tego, że Kolumbia zachwyca atrakcjami przyrodniczymi, można zobaczyć tutaj jedne z największych miast Ameryki Południowej. Takim z pewnością jest ekscytujące Medellín, które wprost zachwyca latynoską energią. Lecąc do Kolumbii, zostawcie sobie kilka kilogramów wolnego w bagażu. Tak, jest tutaj dużo rzeczy do kupienia, które mogą stać się przyjemną pamiątką z tej eskapady. Jeśli chcecie zadać szyku, bez wątpienia powinniście wrócić ze swojej podróży z sombrero Vueltiao. To wręcz jeden z insygnów tego kraju. Należący do kultury zenu, wykonany jest z naturalnego włókna palmowego. W swojej garderobie macie już większość modeli torebek? Najwyższy czas urozmaicić ją o mochilas. Ręcznie tkane z bawełnianych nici przyciągają wzrok na straganach poprzez swoje efektowne wzory i żywe kolory. Przygotowanie jednej zajmuje nawet do kilku tygodni. W ramach prezentu z tropików świetnie mogą sprawdzić się ręcznie plecione hamaki, La Ceramica El Carmen, czyli ceramiczne ozdoby pełne barwnych motywów, a także miniaturowe figurki dzieł Fernando Botero, mogące dodać uroczych krągłości niejednej półce. Nie wyobrażam sobie zadowolonego podróżnika z przeciętnymi wrażeniami kulinarnymi. Spokojnie, taki scenariusz nikomu tutaj nie grozi. Z racji przenikania się wielu kultur i urozmaiconego kształtowania terenu, dania kuchni kolumbijskiej oferują niezwykle bogatą mieszankę doznań smakowych. Pożywne dania pasterskie przeplatają się ze świeżymi owocami morza wraz z klasycznymi platanami, przyrządzanymi na rozmaite sposoby. A to wszystko zwieńczone słodkim sokiem z tropikalnych owoców. Czy mówi Wam coś nazwa Kumbia? Być może kojarzycie ją z naszej bestsellerowej wycieczki objazdowej, Kumbia Lumbia. Ale czy zastanawialiście się, co właściwie oznacza to słowo? To folklorystyczny taniec uznany za dziedzictwo kulturowe Kolumbii. Jest on efektem spotkania rdzennej ludności z Europejczykami i Afrykanami, które zaowocowało mocnymi, zmysłowymi, a nawet i szamańskimi ruchami. Cały ten spektakl przy akompaniamencie skocznej muzyki, okraszony kolorowymi, kwiatowymi strojami, to prawdziwa uczta dla oczu. Tematy, o których teraz rozmawiamy, są zaledwie niewielką częścią tego, co kryją nasze wycieczki objazdowe. Zdecydowanie tak. W naszej ofercie znajdziecie aż kilkanaście różnorodnych programów objazdowych w tym zakątku świata. Oczywiście każdy z nich pilotowany jest przez naszych ekspertów od Ameryki Południowej. Jakby tego było mało, mamy również objazdówkę, w której oprócz przemierzania Kolumbii odwiedzimy także Panamę z jej najważniejszymi miastami i symbolami. Co tu dużo mówić? Król egzotyki w swojej ekspansji nie uznaje półśrodków. I jeszcze jedna ciekawostka.
Z wszystkich biur podróży istniejących w niespełna 200 krajach globu, Rainbow jest jedynym, które oferuje czarterowe loty do Kolumbii. Władca tropików w swoich egzotycznych wędrówkach nie chodzi na skrót. To co, na dziś wystarczy tych opowieści? Zaintrygowani tym, co kryje w sobie Kolumbia? Zatem może wybierzecie się z nami w tę podróż, żeby poznać ją z bliska? Jedziemy! Następne spotkanie już wkrótce.